Siemano, siemano, siemano. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku, a na dzisiaj przygotowałem dla was coś fajnego. Nowy dodatek, proszę bardzo, Silver Tempest Build and Battle. Zobaczymy sobie dropiki, będziemy mogli powoli też z tyłu wymieniać nasze tło na nowy dodatek. Ja jestem bardzo ciekawy tych kart, bardzo fajny set. Polujemy na alternate oczywiście, w ogóle chcę mieć wszystkie alternate ze Sword and Shield. To jest mój kolekcjonerski cel obecnie. Tam z tyłu patrzy na was Giratinka V. A my tutaj szybko sobie to już rozpieczętowaliśmy. No i tak, na początku, bo jeszcze dużo osób z was teraz ogląda, mamy challenge, żeby do końca roku wbić 2000 subów. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Już chyba niewiele brakuje. Mam nadzieję, że damy radę. Ja trzymam kciuki. Jestem wam bardzo za każdą subskrypcję wdzięczny. No i tutaj mamy Silver Tempest. No oczywiście Lugia, Alternate. Fajnie by było trafić. I teraz tak. Archeops i Archeops. No, dwa Archeopsy. Będzie na wymiankę. Ty, ale ładna promka. W sensie taki kolorowy ten Archeops. Mi się podoba. W ogóle fajne są te promki z tym tutaj nadrukiem. Ja oczywiście tego na razie otwierać nie będę. No i mamy cztery boosterki tu. No to o. Zrobimy sobie. A, tego nie wyrzucam, bo to będziemy podmieniali sobie tło. Tutaj mamy prawy. No i co no? Co będę was zanudzał jakimś gadaniem? Sub zostawiony, łapa zostawiona, komentarz pewnie też. A my sobie przejrzymy karty. Vulpix, bardzo ładny. Fajnie wygląda. To jest czas, żeby sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa. Snorant, taki zwykły. Fletchling, zwykły. Ferocid, zwykły. Smeargle, no taki zwykły. Ariados na reversie. Ale jest przerysowany, nie wiem czy widzicie tutaj na dole. O tu. Maszyna jakaś nienasmarowana chyba. No i pierwsze Victini, też tak zwykło wygląda. No i Kojitsu standardowo dla was, więc kto pierwszy ten lepszy, niech łapie. No, pierwszy booster nie urwał, jak to mówią, na razie podwozem. Vulpix. To już widzieliśmy Vulpixa dzisiaj na starcie. No dobrze, ale Emolga chyba nie. Chimcho, Banary, Drowsy. Na rewersie hisuańskie Braviary. Też takie zwykłe. No i Virizion. Chodzik dla was. No tutaj jeszcze Fletchinder, Altaria. O, Altaria ma ładny. Arcik, mi się podoba. No dobrze, ale dwa boostery z lewego zostały. Fajnie by było coś z tego Silvera już zacząć zbierać. Najlepiej alternaty. Chodzik. Zrobimy YouTube'ową sztuczkę teraz. Czyli zaczniemy od energii. Lens, Archen, Fennekin, Durant. O, Durant też ma ładny art. Gdzie tam z tyłu są jeszcze kolejne? Beldam, Stanfisk, Emolga na rewersie. No, takie build and battle. Jak ktoś trafia, no to czym on ma battle? Chociaż to nie obrazki walczą, więc Dominik by tu pewnie powiedział, że tam były jakieś dobre karty do grania. Ale tutaj walczymy o obrazki. Na razie obrazków nie chcą nam dawać. No w ostatnim coś powinno być, no takie build and battle bez żadnego dropu. Swirlix, Rotom, Drippy. O, Fluffy. Ale ładny. Bardzo ładna karta. Rainer Galery. Pierwsze w kolekcji, proszę bardzo. Leci tam do tyłu. No. Z punktu widzenia karty bardzo ładna, ale czy z punktu widzenia dropów na wozie? Raczej nie. Dobra, lecimy drugiego. Lecimy z drugim. O, energia elektryczna. O. Wieloryb tryskający wodą. Co to jest? A, skały wystają z niego. Raichu. O, jaki wściekły. Thoracat. Hawlucha. Relicant. Rufflet. Vulpix. Drowsy. Profesor Leventon na rewersie. Co to jest? Fałka.
Hisuański Arcanine. No, też wściekły. Wściekłe te karty, no ale dobrze, pierwszy booster, już coś się tu pojawia. Tutaj zaczynamy od Kinga, ładny art. Lubię takie arty. Jak coś się na nich dzieje. Golbacik. Głos mi siada. Wolmer, Dratini, Fibas, Fanpi. O, profesor Burnett, to też jest trainer galery. No, czy my wracamy do printline'ów? Oj, Pokémon, Pokémon. Tu jest ciekawa rzecz. Tu jest taka kropka i na niej jest fingerprint line w inną stronę, tylko w tym jednym miejscu. Ciekawe. No ale widać przez środek karty tą taką kratkę, która była na setach. No to martwiące. Oj, nie tu. Dobra, dwa boostery. A no ale tutaj zdecydowanie ten Blink and Battle już coś pokazuje swoją klasą. Coś więcej się już w nim dzieje. Morpeko, jakie wściekłe. Ale fajny art. Dzisiaj takie arty są fajne. Nawet jeżeli to jest taka zwykła karta, naprawdę ładnie wygląda. Fungus, Sandygast, Ferocit na rewersie. No i tutaj podwozem. Last Pack Magic. Petilil Pikachu. Aha. Fajne. Te same postacie się pojawiają co na tamtym fajnym arcie. No i tutaj ładna jest ta kreska. Fajnie wygląda. Growlight. Banary na rewersie. No i tutaj zwykły Gardevoir. No to z jednego mamy Fluffiego. Z drugiego mamy Profesor Burnett i Arcanine. No nie wiem. Chyba będzie trzeba zrobić jakąś powtórkę, dogrywkę, więc zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz, jak wam się tutaj ten Silver Tempest podoba, czy jesteście zerani setem, czy raczej nie bardzo. No i myślę, że zrobimy jakąś powtórkę z tego Silvera, żeby dokończyć tutaj nasze tło i może jeszcze jakieś fajne dropy trafić. Dobra, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, no i cześć!